Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Po dwóch dniach, kiedy kibicowaliśmy gołębiom na WG Kosakowo, dzisiaj przyjechaliśmy do kolegi Sebastiana Ostoi, do gołębnika w Czersku. Tutaj dzisiaj się odbywa lot. Lot z odległości 90. Ile, Sebastian? 92. To podejdź tu bliżej, pokażemy. Tutaj też gości zobaczymy, przyjechali koledzy. Pomimo tego, że praca jest, tutaj trzeba, jak się nazywa, przyjechać. Tak, ale koledzy mają niedaleko, bo z Tucholi, tak? Tutaj koledzy z Czerska, z Wiela. Także przyszła ekipa kibicować. Czekamy na gołębie, które zostały wypuszczone o której godzinie? 7.10. 7.10. Ile tych gołębi na lot zakoszowałeś? Łącznie 151. 151, bo tam jest 140 chyba. 6 aktywnych i 5 nieaktywnych. I to jest problem trochę, bo te 5 ma zdjęte obrączki, także jak będzie osiadać, to nie będziemy widzieć, czy... Dzisiaj, następnym razem je zakoszujemy, no, ale bez jakby koszowania, nie? Tak, tak, bez koszowania, koszowania będą, oczywiście. Dobrze, widzimy, tutaj są przygotowane wloty, czekają tutaj na te gołębie. Pogodę mamy, tutaj troszeczkę wieje wiatr, niebo lekko zachmurzone, a tam w miejscu wypuszczenia jaka była, jak się orientowałeś? No też, lepsza jak tutaj na pewno, nie? Lepsza jak tu. No tutaj ten front przychodził na... cały czas. Z jakiej miejscowości są wypuszczane? Szczecinek. Szczecinek, to jest niedaleko. Na radarze patrzałem, no to tutaj jeszcze trochę był nawet minimalny opad, a tam był... No ja też jak z Gdańska jechałem dzisiaj rano o 5, to po drodze deszcz padał. Ale to na radarze jest teraz już wszędzie czysto, nie? O, i tak czekamy. Jest godzina teraz, która jest tutaj? Mariusz, która jest godzina? 8.05. No, 8.03. To się, który ty spodziewasz? 15. Ale to już możesz tylko tutaj mieć drugiego, bo tutaj pierwszego ma kolega zamówionego już, nie? Tak, tak. Ile gołębi tutaj daliście swoich? 3. Kolega jest z jakiego oddziału? Tuchola. Tak. To jest 0304, tak? Tutaj z tatą przyjechał kolega Adam Golak. To się, tata tam siedzi, Józef. Ale też lotuje? Tata jest hodowcą, ja jestem kibicem bardziej. Aha, dobrze. I kierowcą tu widziałem też, tak. Bo przyjeżdżaliście, to prowadziłeś. Czekamy. Ile gołębi teraz poszło tutaj? 3. 3. I tyle też dostarczonych było, czy więcej? Nie, było 5. 5, czyli 20, a to się zagubiły. No czekamy. I na którego stawiamy gołębia? Na najlepszego. No to ja wiem, ale który to jest z tych trzech? Zobaczymy, czy hodowca umie wytypować. 34,57. No zobaczymy. Także Sebastian, wiesz co tam, nie? Ten, nie? Dobra. Czekamy. Tutaj pomału, widzieliśmy jeszcze kolega też obok wypuścił, ale te gołębie chyba już weszły z powrotem. Na razie nie ma nic, nikt nie wypuszcza. Ty też swoich nie wypuszczałeś dzisiaj? Nie. Nic. Dobrze, to czekamy na przylot gołębi. Gołębie się pojawiły, niestety pod słońce są, ale tutaj... Oj, kurde. No, sieć się chyba rozłożył, żeby się cholera człowiek zabił. No jest grupa. Zobacz, czy tam wszystko działa, Seba. Jest grupa gdzieś około 20 gołębi, 20 kilku, a jeden siada, tamte latają, a ten siada. No patrzymy, czy to nie twój czas. Jak to 34,27? 57. O. Niestety nie przyszły z kierunku. Tu Rafał miał rację, bo przestrzelone były, nie? Jak tam Seba? Seba? Weszły? Odbija ci coś? No to powiedz, czy jest pierwszy. Dobra. Tam sortowanie, tak jak mówiłem. Teraz gdzie? Z tyłu. Wszystko tył. Ale czas mam dobry. Która jest godzina teraz? Która jest godzina? 8.20, czyli godzinę 10. To ile mają? 1500 metrów gdzieś? Seba, 1500? 1300. No ale są. Tam sobie koledzy na internecie widzą, a Seba nam nie chciał powiedzieć. Czekamy tutaj. O, wchodzą. Chyba ze 100 ich będzie z 89. Nie, z 90, tak co? Jeszcze trochę. Tu kolejne dwa. Ty Seba, ten co tu siedział, tak weteran, lata jeszcze czy nie? Ten co na dachu siedział ostatnio, taki ten obcy. Nie, zniknął. Zniknął. Który jest Mariusza? Aha. Nie no, jak ma tego typesa, no to ten. Jeszcze zostało kilka na dachu. Ile tam jest Seba odbitych? Zobacz.
6, 7 na dachu jest. Więcej. 2, 4, 6, no 7, 8. I co, pierwszy jest? Pierwszy? Nie ma się jeszcze. I hodowca źle wytypował. I który się pojawił? Czy nie ma go jeszcze? Ani jednego nie ma. 403, 404. No teraz to jestem załamany normalnie. A nie załamuj się. Nic. Ile jest? Około 60 jest bity. Tu jest na dachu są. Szpaki są jeden za drugim. Ale te twoje? 403, 404. Nie, one ładne gołębie. No, 403, 404. Dobrze. Czekamy na następne. Pierwsza grupa gołębi się pojawiła, to ja dolatuję cały czas. Następne. Tak przez chwilkę wiał mocniejszy wiatr. Tu jedna grupa gołębi, która krążyła nad gołębnikiem, nam odeszła. Kolega Sebastian swojej gołębi 30 sztuk wsadził tutaj też do lotu i ona tutaj krążyła, że on tu ma po sąsiedzku, to one od razu poszły. Czekamy na dalej. 146 sztuk gołębi. Jest 60 chyba kilka odbitych. Muszą, czyli brakuje około 80 sztuk. Pewnie będą przychodzić z tej strony, no zobaczymy. Czekamy teraz w kanucie. Zobacz, by wylądowały, a tam by musiały lecieć. Doleciały kolejne 3 sztuki. No te nie mają chyba. Dwa pierwsze na pewno nie miały problemu z wejściem. Wszystkie 3 gołębie już chyba są odbite. Zaraz zobaczymy. Może ten chyba się odbił, ale co? Chodź tu! Sobie to oglądamy. Czekamy jeszcze na tym gołębie. Już kiedy kibice z Tucholi pojechali, teraz do pracy. A my tu sobie czekamy dalej jeszcze na przylot gołębi. Jeszcze troszeczkę ich nam tutaj brakuje. Cały dzień będzie włączony system, także będziemy mogli na bieżąco obserwować. Jeszcze chwilę tu pobędziemy. Tutaj widzimy kolejność, jak jest pierwsze: Gregor Lorkowski, Tadeusz Kuźnik, Augustyniak and Mul and Mrówka zapewne. Tu będzie i miały pierwsze gołębie prędkość 1313 i to gołąb właśnie Gregora Lorkowskiego. Gregora poznaliśmy też w zeszłym roku tutaj, a wszystkie gołębie na razie mamy 69 sztuk. Tam jeszcze też mogą być gołębie, które nie miały tipesa. Sebastian takie coś zrobił, że tym gołębiom zdał obrączkę. No szkoda, bo byśmy ten widzieli, ale to były rezerwowe, tam są 5 czy 6 sztuk. Dobrze, czekamy dalej w każdym bądź razie. Chwilowo taki mamy dłuższy odcinek czasu, że na razie nic nie dolatuje jeszcze. Będziemy sobie tutaj obserwować wszystko. 3 kolejne sztuki, tym razem z kierunku właśnie przyszły. Latają takie, nie w grupie, tylko każdy pojedynczo. Tu za plecami mamy słońce, to się ciężko filmuje. No ale miejmy nadzieję, że za chwilę zaczną lądować. O. I to tutaj się też spotkamy, tutaj koledzy z wspólnego gołębnika Mazury, Wojciech Ziobroniewicz z Sylwestrem wysyłają kabinę rano o godzinie tam, nie wiem, około 6, to zapewne wcześniej mogą być, żeby te gołębie sobie tak odsapnęły trochę. No, tu będą wypuszczane rano, także kolejny lot na WG Mazury, będzie stąd się dla niego tego lotu odbywał start gołębi, także tutaj zapraszamy, jakby ktoś chciał przyjść popatrzeć, może przyjść potwierdzić, zobaczyć. To jest dobre miejsce do wypuszczenia, zobaczmy, także jutro tutaj się też rano spotkamy. Te 3 gołębie kolejne doszły, czyli to by było już 70 chyba, 2 jakby się odbiły. Jeżeli to są te gołębie czasem, nie żeby nie były bez tipesa jakieś, nie? Dobrze. Te 3 ostatnie to były chyba gołębie kolegi Gregor. No to będzie te ostatnie 4. No one razem praktycznie te 4 przyszły. Widzimy. 4. Jeszcze jeden chodzi, on chyba jest odbity ten. 80 tam 4 są, czy 3, kurde, nie? No. Siedzi jeszcze. W tym czasie cały czas patrzymy, czy tutaj coś dochodzi. Jeszcze trochę posiedzimy, będziemy mało, będziemy sobie obserwować. Mamy 80 kilka sztuk gołębi. Tam 3 czy 4, nie pamiętam. Następny lot chyba w piątek, tak Seba planuje? Prawdopodobnie tak. Też mamy blisko, to akurat się nam podjedzie. Jutro zapraszamy wszystkich chętnych. Tutaj będziemy asystować przy wypuszczeniu gołębi. Gołębi na lot konkursowy to chyba numer 4, już będzie lot 4 chyba w WG Mazury, tak? Tak. 4 czy 3? Czwarty. Czwarty.
Dobrze. Tutaj pomału cały czas pojedynczy takie te gołębie kapią. Tu wierni kibice jeszcze siedzą cały czas. Do ostatniej sztuki. Do ostatniej sztuki, gdzie siedzicie? Tak. Kurde. To będzie gdzieś 80 tam kilka. Ten to jest ten nakrapiany, co przyleciał teraz, czy co był wcześniej? Co? Wcześniej. Z tyłu. Z tyłu jeszcze, bo tutaj one... A jest tu, jest, jest. Niebieski. Dwa tam, taki lekko nakrapiany. Tam chodziły dwa takie. One chyba już weszły. Cały czas będziemy w każdym razie patrzeć na to, jak to przylatuje. W międzyczasie doleciał nam taki czerwony. O, i Fred. To będzie 89 chyba. Czy to? Patrz, nie odezwie się. Czy to jest? Osowski Pruski. Osowski Pruski. Osowski Pruski. Trzeci. To przed chwilą też był Osowski Pruski jeden, nie? Tak. Dobrze. No. Jak ktoś ma czas, to można posiedzieć sobie tutaj, czekać, obserwować. Sebastian ma też jeszcze piwa, łomże takie małe, te też można skorzystać, także zapraszamy, jak ktoś jeszcze tu przyjeżdżał, jeśli poczułby się spragniony, kawę też można dostać. No nic, pomału kończymy naszą relację, będziemy sobie na internecie obserwować, ile tych gołębi do wieczora. Jutro też będziemy miał włączony system? Tak, tak. Tak, tak. To będzie włączony, także będzie cały czas tutaj rejestrowane te gołębie, które będą przychodzić. Czekamy jeszcze na około 40 gołębi, 50 gołębi, nie? Gdzieś około 50 gołębi. Dobrze, także do piątku. W piątek lot jaki? Połczyn. Połczyn 100, ile to jest kilometrów? 125. 125. Zobaczymy, bo te warunki teraz się zmieniają też, nie? Teraz no. Tutaj właśnie z kolegami z gór rozmawiałem, jest tam z Jackiem Nieciągiem. To mówię, że teraz w ogóle oni tam lotów nie mieli w ten weekend. Bo tam były te burze chyba, tak? Kiepskie. U nas padało lekkie chyba, takie były, tam w ogóle odwołali, tam... bo nawet prognozy były takie niesprzyjające. Ciężkie, nie? A u nas był przecież lot udany bardzo. Mhm. Dobra, także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.